Dzień dobry, kochane, witam Was gorąco w kolejnych komentarzach. Muszę Wam się przyznać, że jest to moja ulubiona forma kontaktu z Wami. Naprawdę każdy z tych odcinków sprawia mi wielką frajdę i lubię Wam przekazywać w ten sposób właśnie moją wiedzę. Dzisiaj porozmawiamy sobie o nietolerancji na kwas salicylowy. Znowu poruszę temat peptydów miedziowych w łączeniu z różnymi substancjami. Porozmawiamy sobie też troszeczkę o peelingu kawitacyjnym, o pielęgnacji skóry wokół oczu czy o pielęgnacji dekoltu. Więc serdecznie zapraszam Was do oglądania. Na początku tylko powiem, że mam prośbę, żebyście jak najbardziej spróbowały skondensować, skrócić swoje pytania, bo jeżeli rozpisujecie w komentarzu całą swoją pielęgnację, nie jestem w stanie tego wszystkiego przeczytać. Chcę pomóc jak największej liczbie z Was. Więc jeżeli te komentarze są rzeczywiście takie bardzo długie, to zrozumcie, nie jestem w stanie na taki komentarz po prostu odpowiedzieć. I jeszcze jedna rzecz. Już niejednokrotnie prosiłyście mnie o tańsze zamienniki. Jeżeli takie zamienniki mam wypróbowane, przetestowane, to podaję je w filmach. Pamiętajcie, że kosmetyki, które ukazują się w moich filmach, to są kosmetyki przetestowane. A. na mojej skórze, B. na skórach moich klientek i C. na skórach moich testerek. Staram się zawsze dobierać odpowiednią, że tak powiem, grupę odbiorców do danego preparatu i sprawdzać, jak na przykład jakiś kosmetyk sprawdza mi się na skórze naczyniowej, na skórze mieszanej ze skłonnością do wrażliwości, na skórze trądzikowej, na skórze dotkniętej EUZS-em czy na skórze dotkniętej trądzikiem różowatym. Tak rozdzielam te kosmetyki i później rzeczywiście na podstawie informacji zwrotnej wiem, jak dany kosmetyk działa i on później, jeżeli działa dobrze, to się tutaj na kanale ukazuje. Więc jeżeli jest to jakiś tańszy kosmetyk i mam do niego przekonanie, to czemu nie jak najbardziej, jak chociażby w ostatnich kosmetykach do oczyszczania twarzy ukazywały się kosmetyki na poziomie 15-20 zł, więc to są naprawdę kosmetyki warte uwagi. I jeżeli takie kosmetyki faktycznie mam sprawdzone i mam do nich przekonanie, to jak najbardziej je zamieszczam. Ale zaufajcie mi, że to wszystko, co się ukazuje w moich filmach, to naprawdę jest bardzo mocno przemyślane, dostosowane. Więc jeżeli zastosujecie się do tych moich rad, to wierzcie, że będziecie cieszyły się piękniejszą, zdrową cerą. A teraz przechodzimy sobie już do komentarzy i zaczynamy od pierwszego pytania. Bardzo ciekawe, słuchajcie. Kiedy dochodzi do uszkodzenia warstwy hydrolipidowej na naszej twarzy? No właśnie, kiedy? Przede wszystkim czynniki, które wpływają na uszkodzenie warstwy hydrolipidowej, to czynniki zewnętrzne. W postaci. No teraz szczególnie nasza skóra w okresie zimowym jest bardzo silnie narażona na właśnie uszkodzenie tego płaszcza ochronnego, bo suche powietrze w pomieszczeniach niemiłosiernie właśnie narusza odpowiednie nawilżenie i odpowiednie odżywienie skóry. Następuje szybka tak naprawdę ucieczka wody z naskórka, no i dochodzi do uszkodzenia tej warstwy hydrolipidowej. W pomieszczeniach, słuchajcie, bardzo często mamy wilgotność na poziomie 30 kilku%. To jest po prostu masakra, że tak powiem, dla skóry. Jej to absolutnie nie służy. Dla porównania, słuchajcie, powiem Wam to taka ciekawostka, co możecie przeczytać sobie w książkach o pielęgnacji koreańskiej, jak dbają tam właśnie o wilgotność powietrza w biurach, gdzie mają wszędzie postawiane na przykład nawilżacze powietrza na biurkach i tam wilgotność powietrza wynosi około 70%. Dlatego Koreanki cieszą się z powodu takiej pięknej, nawilżonej, świetlistej skóry. A u nas rzeczywiście to troszeczkę idzie gdzieś tam w inną stronę. Więc tak, to jest pierwszy czynnik. Bardzo suche powietrze. Druga rzecz, warstwa hydrolipidowa może być jak najbardziej naruszona pod wpływem działania promieni słonecznych. Kolejna rzecz. Zbyt agresywne kosmetyki. Jeżeli mamy pielęgnację ustawioną tylko i wyłącznie na regulację pracy gruczołów łojowych, na ciągłe złuszczanie, na kosmetyki antybakteryjne, no to jak najbardziej taka ciągła agresja na skórę zadziała właśnie na naruszenie tego odżywienia i nawilżenia, ten płaszcz hydrolipidowy stanie się taki właśnie przepuszczalny. Kolejna sprawa to z kolei zbyt częste korzystanie na przykład z basenu. Nieraz też tutaj gdzieś pojawiało się pytanie, co zrobić, gdy właśnie, czy gdzie, jak idę na basen. Tutaj rzeczywiście ta pielęgnacja wtedy musi być taka stricte ustawiona na nawilżanie, odżywianie. Należy pamiętać, że po wyjściu z takiego basenu, żeby zadbać o odpowiednią
właśnie dozę tych wszystkich kosmetyków odżywczo-nawilżających. Kolejna kwestia, mycie zbyt ciepłą wodą. Bo słuchajcie, zawsze zachęcam Was do tego, nawet gdy używamy olejek myjący, żeby ta woda była letnia, delikatnie w stronę ciepłej, żeby rzeczywiście rozpuścić te substancje tłuszczowe, ale gdy mamy zbyt ciepłą wodę, no to niestety zbyt ciepła temperatura również naruszy. Kolejna kwestia, przebywanie częste w saunie. No szczególnie tutaj mam na myśli saunę suchą, która niemiłosiernie będzie tę wodę wyciągała z naskórka, no i właśnie prowadziła też do naruszenia warstwy hydrolipidowej. Pocieranie zbyt intensywne podczas mycia twarzy też będzie prowadziło do naruszenia warstwy hydrolipidowej. Jak najbardziej, tu wspomniałam o zbyt agresywnych kosmetykach, ale szczególnie pragnę zaznaczyć kosmetyki z retinolem. Jeżeli nie zastosujecie się tutaj do tych właśnie moich rad, do tego budowania tolerancji na retinol, to będzie Wam rzeczywiście ciężko, ta warstwa hydrolipidowa zacznie być naruszona. Zbyt częste sięganie też po kosmetyki kwasowe. To wszystko musi mieć, słuchajcie, ręce i nogi, więc jak buduję Wam schematy pielęgnacji, to one są właśnie tak przemyślane, żeby nie poszło ani w jedną, ani w drugą stronę. Czyli jeżeli idziemy cały czas w regulację pracy gruczołów łojowych, to tutaj też jest bardzo duże ryzyko, że ta warstwa hydrolipidowa może być jak najbardziej naruszona. Kolejne pytanko. Jakie kosmetyki zastosować na strefę T, żeby się nie świeciła? I tutaj, kochane, zaraz Wam będę opowiadała już w kolejnym świeżym filmie, który ukaże się w kolejnym tygodniu. Będzie to film o rozszerzonych porach i zaskórnikach i tam oczywiście będzie cała pielęgnacja regulująca pracę gruczołów łojowych, więc chwileczkę uzbrójcie się w cierpliwość, a opowiem Wam tam dużo, dużo więcej. Tylko w jednym zdanku powiem, że warto by było do takiej pielęgnacji wprowadzić chociażby kwas salicylowy, ale w jednym zdaniu ujęcie tego jest zbyt krótkie, dlatego że słuchajcie, żeby buzia się nie świeciła, to tak naprawdę musimy wyregulować pracę gruczołów łojowych, ale jednocześnie zadbać o odpowiednie nawilżenie i jakość lipidów w skórze. I znowu tutaj idziemy w temat warstwy hydrolipidowej, tego płaszcza ochronnego, bo skóra może się błyszczeć z różnych powodów. Błyszczenie może następować pod wpływem na przykład podwyższonej prolaktyny, czyli mamy tutaj pracę hormonu. Druga rzecz, może być zwyczajnie w świecie właśnie naruszony płaszcz hydrolipidowy i pod tym wpływem duży wyrzut łoju, czyli nadprodukcja łoju pod wpływem uwrażliwionych gruczołów łojowych, bądź zwyczajnie w świecie może być źle ustawiona pielęgnacja i może być za małe nawilżenie w pielęgnacji i wtedy też ta skóra może się błyszczeć. Więc o tym wszystkim więcej będę szerzej właśnie mówiła w kolejnym filmie. Czy gronkowiec skóry może powodować nasilenie łojotokowego zapalenia skóry tam, gdzie mam stan zapalny na skórze? W wymiarze laboratoryjnym wykazało gronkowca skórnego Staphylococcus epidermis. Epidermidis, przepraszam. W związku z tym, czy jak zwalczę gronkowca skórnego, to znikną plamy? Moje drogie, pragnę Wam uzmysłowić, że bakterie bytujące w naszej skórze, czyli normalnie znajdujące się we florze bakteryjnej, one uwrażliwiają, jakby może nie uwrażliwiają, a kolonizują się, zwiększają swoją ilość właśnie w momencie, gdy napotkają sobie odpowiednie środowisko. I tutaj właśnie w tym wypadku napotkały odpowiednie środowisko w postaci EUZS. Ale pragnę nadmienić, że ten właśnie gronkowiec, on normalnie jest w każdej z naszych skór. We florze bakteryjnej mamy zarówno bakterie te dobre, jak i te bakterie chorobotwórcze po to, żeby nasz układ immunologiczny skóry mógł sobie prawidłowo funkcjonować, żeby był regularnie do tej odpowiedzi immunologicznej pobudzany. Więc tutaj, jeżeli chodzi o właśnie zwalczanie tego gronkowca, to od razu powiem, że jak najbardziej, jeżeli dochodzi do zbyt dużego przerostu, do tej kolonizacji, to jak najbardziej musimy go zwalczyć i tu wtedy niestety musimy nawet i antybiotyki wprowadzić, ale zwalczenie gronkowca nie będzie skutkowało wyleczeniem skóry z EUZS-u. To są dwie zupełnie różne sprawy. Gronkowiec może bardziej gdzieś nasilać zmiany w EUZS-ie, ale wyleczenie go nie będzie wynikiem zdrowej skóry. W związku z tym tutaj odsyłam do mojego filmu o EUZS-ie, co należałoby w takim wypadku zrobić, bo to nie jest niestety taka prosta sprawa, że zwalczenie tylko bakterii spowoduje, że będziemy miały zdrową skórę. Niestety to jest dużo bardziej złożona kwestia, więc tak jak mówię, odsyłam do materiału o łojotokowym zapaleniu skóry. Mówi się, że serum i kremy stosujemy na twarz, szyję i dekolt. A czy ta zasada dotyczy też kwasów i retinolu? Bo ja nakładam tylko na twarz, gdyż nie wiem, czy mogę niżej.
Jak najbardziej można, oczywiście, ale z zaznaczeniem. Pamiętajmy, że szczególnie gdy żyjemy dłużej, nasza skóra ma mniejszą, znaczy w naszej skórze jest mniejsza praca gruczołów łojowych. Więc teraz tak, w młodym wieku możemy zastosować dokładnie ten sam kosmetyk z kwasami również na szyję i dekolt. Ale jeżeli to będzie kosmetyk, który mocno reguluje pracę gruczołów łojowych, no to już niekoniecznie wtedy na szyję i dekolt go zastosujemy. Wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju kwasy to będą, bo nie polecam stosowania preparatów z kwasem salicylowym na szyję i dekolt. Tutaj mamy zdecydowanie delikatniejszą powierzchnię skóry. Ta skóra jest pozbawiona warstewki tłuszczowej. Owszem, tutaj mamy taką strefę łojotokową. Tu często też potrafią się pojawiać zaskórniki, ale rzadko kiedy pojawiają się na skórze szyi, więc to nie będzie dobry pomysł. Odnośnie retinolu, to jak najbardziej, tak, już to nieraz mówiłam, retinol możemy sobie, że tak powiem, w cudzysłowie przeciągać na szyję i dekolt. Tu tylko z tym zaznaczeniem, kochane, że jeżeli obawiamy się, że retinol może podrażnić takie wrażliwe okolice, to zachęcam wtedy nałożenie najpierw bardzo delikatnego kremu nawilżającego i położenie na to retinolu, bądź wymieszanie retinolu pół na pół z kremem nawilżającym i to też jest taki sposób, że zmniejszamy sobie wtedy ryzyko podrażnienia, a retinol i tak sobie zadziała. On oczywiście będzie wtedy mniej stężony, to jest jasne, ale jak najbardziej jego działanie również będzie odpowiednie. Co do kwasów, to tu odsyłam do filmu o kwasach, gdzie dokładnie tłumaczyłam, które kwasy działają antyagingowo, które bardziej nawilżająco, mniej podrażniająco na skórę, więc jak najbardziej tak. Warto przeciągać wszystkie kosmetyki właśnie te aktywnie działające, a z nich najbardziej będą działającymi kwasy i retinol, więc to jest bardzo dobry pomysł. Chciałabym prosić o poradę w sprawie usuwania meszku na twarzy. Zastanawiam się nad dwiema metodami. Depilatorem mechanicznym, mam taki ze specjalną nasadką do depilowania twarzy, lub domowym depilatorem laserowym. I właśnie kolejne tutaj pytanko, na jak długo po zabiegu powinno się zrobić przerwę z kwasami, retinolem i witaminą C? Czy w pielęgnacji skóry bezpośrednio po takiej depilacji dobrym rozwiązaniem będzie serum z ceramidami, polecany przez Panią lekki krem rzezowo-nagietkowy Sylweko? Pierwsza rzecz. Odniosę się do tego, powiem szczerze, jeżeli chodzi o meszek na twarzy, to pozbywanie się go za pomocą takich urządzeń domowych może trwać latami i przypuszczam, że nie będzie to jakiś rewelacyjny efekt. Zdecydowanie odesłała tutaj bym Panią na profesjonalne zabiegi laserowe, będzie dużo szybszy efekt. To musi być laser, który będzie miał na tyle szerokie parametry, które można ustawić na właśnie takie delikatne, jasne włoski na twarzy. Bo obawiam się, że niestety ten laserowy depilator domowy no, nie sprosta Pani oczekiwaniom. Słuchajcie, to jest taka przepaść, jeżeli chodzi o koszta laserowe, to tak Wam wyjaśnię. Słuchajcie, dobry laser to jest minimum 150 tysięcy. Więc jeżeli macie laser za kilkaset złotych, nawet zakładam, że niech on kosztuje 1000 z kawałkiem, to wierzcie mi, ciężko jest porównać taki laser domowy kontra profesjonalny laser. Ja mówię, te ceny zaczynają się od około właśnie 150 tysięcy, takich właśnie naprawdę dobrej klasy laserów, słuchajcie, do epilacji, bo tak to dokładnie się nazywa. Więc tutaj w przypadku właśnie meszku na twarzy odsyłam do zdecydowanie profesjonalnych zabiegów, a odnośnie postępowania pozabiegowego to lekki krem nagietkowy czy serum z ceramidami jak najbardziej będą odpowiednie. Kolejne pytanie, czy długość kolejnych faz mycia można zmieniać? Bardzo ciekawe pytanie. Dla mnie masowanie olejkiem 30 sekund to trochę za krótko, bo lubię wtedy zrobić mini masaż, za to chętnie skróciłabym mycie żelem. Niestety nie można tego zmienić i już tłumaczę Wam dlaczego. Zauważcie, że w pierwszej fazie oczyszczacie skórę z największych zanieczyszczeń. Masowanie tymi zanieczyszczeniami skóry nie jest absolutnie mądrym pomysłem, bo będziecie sobie wtłaczały zanieczyszczenia z powrotem. Więc to ma być krótkie zmycie, właśnie później zastosowanie, zemulgowanie z wodą i ponownie krótkie zmycie. Więc tych faz nie zmieniamy. Jeżeli tak bardzo lubimy masaże, możemy sobie wprowadzić ewentualnie wtedy jakiś olejek do masażu, bądź połączyć go z kremem, czy na przykład zastosować wałek jadeitowy. Ale absolutnie na tym etapie to nie jest dobry pomysł, bo będziemy wtłaczały sobie te zanieczyszczenia z powrotem pod wpływem masażu. Pamiętajcie, mamy tak, upłynnianie łoju, rozszerzanie porów,
jeszcze jest usprawnienie krążenia, więc w tym momencie no niestety to wszystko dostaje się z powrotem. I jeszcze do tego mamy tutaj do tego pytania, czy żelem typu Duetus możemy domyć oczy w drugim etapie, czy tylko delikatnymi preparatami bez kwasów. Jak najbardziej tak, ja to słuchajcie, czynię. To jest też bardzo dobry pomysł dla osób, które borykają się z łojotokowym zapaleniem skóry, gdzie pamiętajmy, szczególnie właśnie umiejscawiają się zmiany w okolicach brwi. Więc słuchajcie, wypróbowałam już wielokrotnie żel Duetus, mimo że zawiera kwas salicylowy, nic się tutaj z oczami nie dzieje. Tutaj mamy tak niewielce stężone te kwasy, że śmiało można w ten sposób zastosować. I następnie, mam 55 lat, jaki krem pod oczy na zmarszczki? Tu już niejednokrotnie polecałam krem, który ostatnio jest takim moim naprawdę faworytem. TV Real Eye Cream marki Isn't Tree, on zawiera peptydy, bardzo dobry krem odżywczy, choć oczywiście w kwestii jeszcze zmarszczek, to sam krem tego rodzaju, on nam zmarszczek nie zlikwiduje. Należy pamiętać, żeby wdrożyć do pielęgnacji retinol i wdrożyć go dokładnie w takiej samej częstotliwości, w jakiej polecałam Wam stosować retinol na twarz i tutaj również chętnie odnoszę do filmu o retinolu. Czy stosowanie peelingu kawitacyjnego w warunkach domowych wpływa na zmniejszenie częstotliwości stosowania peelingu kwasowego? Czy można na przykład stosować je w jednym ciągu tego samego dnia? Jak najbardziej, super pomysł, można stosować najpierw peeling kawitacyjny, a później peeling kwasowy. To jest bardzo dobre rozwiązanie. Jak już wspominałam przy okazji kawitacji, kawitacja wznosi naszą skórę na wyżyny, później taki peeling kwasowy ma też jakby szansę jeszcze lepiej sobie zadziałać. Mamy piękniejsze wygładzenie skóry, ładniejsze rozświetlenie, więc jak najbardziej tak, to jest dobry pomysł, możemy tego samego dnia w jednym schemacie sobie zastosować, tylko właśnie z tym zastrzeżeniem, że zawsze najpierw jest peeling kawitacyjny, a później peeling kwasowy. Jeżeli wieczorem używam 10% kwasu laktobianowego Bandi, to czy przed tym kwasem można użyć toniku Duetus, czy to już będzie za dużo dla skóry? Jak najbardziej można, tam też jest kwas laktobianowy. Pamiętacie, jak mówiłam Wam w filmie o kwasach, to jest polihydroksykwas, kwas trzeciej generacji. Polihydroksykwasy będą działały nawilżająco. To, że mamy stężenie 10% kwasu laktobianowego, to tutaj spokojnie złuszczanie się nie pojawi, jeszcze zależy wszystko od tego, jaki jest pH preparatu, ale tutaj śmiało jak najbardziej przy zastosowaniu tego peelingu z kwasem laktobionowym czy toniku Duetus nic się nie stanie, można śmiało zastosować to w jednej procedurze jednego dnia. Obecnie kończę serum z Basic Lab z retinolem 0,5%. Chciałabym zmienić produkt na Recibo Game Changer. Zawiera 0,5% retinolu H10. To jest retinol uwodorniony, zaraz Wam wytłumaczę, o co chodzi. Czym różnią się te dwa składniki? Który jest bardziej skuteczny, czy retinol można używać wiosną i latem? To od razu powiem, że nie ma sensu zmiany na te preparaty. Gdyby to była odwrotna kolejność, powiedziałabym, że super pomysł. Ale retinol uwodorniony to jest retinol, który będzie działał nadal tak skutecznie jak retinol, pozbawia skórę tych nieprzyjemnych właśnie właściwości w postaci zaczerwienienia, pieczenia, złuszczania. Z tą tylko różnicą, że jeżeli mamy w stężeniu 0,5%, to tak jakbyśmy miały retinol w stężeniu 0, retinol uwolniony, bo tutaj mówimy, jeżeli nie mamy przy retinolu nic więcej napisane, to jest to retinol uwolniony i tutaj wtedy mamy retinol na poziomie 0,05. Więc to będzie dużo, dużo delikatniejsze działanie. Więc zdecydowanie taka zamiana nie będzie korzystna, bo jeżeli już tutaj skóra pięknie ma zbudowaną tolerancję na 0,5%, to albo proponuję wtedy przejść na serum z Basic Lab na retinal, ten intensywniejszy, aniżeli właśnie tutaj na Recibo, bo będzie delikatniejsze, dużo, dużo delikatniejsze działanie. Po ostatnim Pani wykładzie na temat kwasów bardzo zainteresowałam się jednym z nich, a mianowicie kwasem traneksamowym. Basic Lab ma takie serum, oprócz tego kwasu jest tam jeszcze kwas azelainowy oraz alfa-arbutyna. To jest, od razu Wam powiem, serum na przebarwienia. Basic Lab pisze, aby nakładać ten preparat na czystą, suchą twarz. To znaczy, że nie używamy pod ten kwas toniku. Czy może Pani powiedzieć kilka słów więcej o kwasie traneksamowym? Z czym łączyć, a czego unikać w jednym schemacie? Super pytanie, bo ja kocham kwas, słuchajcie, traneksamowy. To jest jeden z takich moich, no, ulubieńców.
Już Wam tłumaczę tak. Zacznijmy od pierwszej części pytania. Jeżeli chodzi o ten preparat, absolutnie powinien być zastosowany po retinolu. Na suchą twarz, to znaczy, że po osuszonym toniku. Czyli mamy normalnie zbudowane oczyszczanie skóry, mamy olejek bądź mleczko, następnie żel lub piankę i następnie tonik, który osuszamy ręcznikiem papierowym bądź ewentualnie, jeżeli mamy tonik żelowy i szkoda Wam go tak osuszać, to wtedy wmasowujemy go ole do całkowitego wchłonięcia. I dopiero nakładamy serum. Nie obawiajcie się, że jeżeli tutaj już będzie nawilżona skóra tonikiem, to coś się zdarzy. Nie, absolutnie nie, wręcz przeciwnie, to serum sobie jeszcze będzie miało szansę lepiej zadziałać, bo tak jak Wam mówiłam, tonik jest tym pomostem między oczyszczaniem a tą pielęgnacją właściwą, tak można by to nazwać. Im lepiej nawilżona skóra, a właśnie tonik nawilży skórę, tym lepiej zadziałają sobie substancje aktywne. I teraz tak, kwas tranexamowy jest właśnie jednym z moich ukochanych, a to ze względu na to, że przede wszystkim, słuchajcie, on został wynaleziony z medycyny, gdzie leczono żylaki, więc będzie wzmacniał ściany naczyń krwionośnych. Będzie likwidował rumień, będzie pomocny w leczeniu trądziku różowatego i również będzie pomocny w leczeniu przebarwień na komponencie naczyniowej. To są takie charakterystyczne przebarwienia, które powstają właśnie u osób ze skórą bardzo wrażliwą, ze skórą skłonną do rumienia, bądź właśnie z towarzyszącym trądzikiem różowatym, bądź często właśnie jak mamy skórę z takim już rumieniem utrwalonym. I wtedy co się dzieje? Szczególnie tego rodzaju przebarwienia powstają na policzkach, czyli słuchajcie, oprócz rumienia jeszcze powstają takie przebarwienia, z reguły one są w kolorze właśnie takiej kawy z mlekiem, to nie są bardzo, bardzo bym powiedziała, ciemne przebarwienia i właśnie tutaj ten rumień potęguje jakby, słuchajcie, te takie odczucia wzrokowe bym powiedziała, że te przebarwienia wydają się jeszcze ciemniejsze, bo w ogóle cała skóra, jak ma utrwalony rumień, to ona się w ogóle taka ciemniejsza wydaje. Więc kwas tranexamowy w ogóle działa już o krok szybciej od dotychczas poznanych kwasów, dlatego że on będzie hamował już rozwój stanu zapalnego, a tu pragnę Wam uzmysłowić, że stan zapalny to nie jest tylko, nie występuje tylko w postaci krostek, grudek, bo my to głównie tak rozumiemy, tylko stan zapalny również powstaje w postaci rumienia, bo nasza skóra daje nam jakby sygnał, że jeżeli już powstaje rumień i on się utrwala, to również coś niedobrego się dzieje w naszej skórze. Więc on będzie już działał hamująco, on będzie działał również hamująco na melanogenezę, dlatego że tutaj będzie spowalniał proces melanogenezy, czyli proces powstawania barwnika w skórze, będzie łagodził rumień, będzie rozjaśniał skórę, będzie zapobiegał powstawaniu kolejnych przebarwień i będzie likwidował już te istniejące. Ale tak jak mówię, będzie też działał pięknie, wspomagająco przy tych cechach rumieniowych, naczyniowych, przy trądziku różowatym. Więc jak najbardziej tutaj połączony w tym serum Basic Lab z alfa-arbutyną wybielającą i z wybielającym kwasem azelainowym, będzie też to pomocny preparat dla skór nie tylko dotkniętych właśnie taką nadmierną pigmentacją, czyli z przebarwieniami, ale również dla tych cech rumieniowych. I znowu, słuchajcie, powtarzający się jak bumerang pytanie. Peptydy miedziowe podobno nie działają w kwasowym środowisku, na przykład po zastosowaniu serum z kwasem askorbinowym. Kochane, już wspominałam to wielokrotnie, ja będę powtarzała Wam to jeszcze w niejednym z filmów, będę powracała do tego zagadnienia przy okazji komentarzy. Słuchajcie, już mówiłam. Jeżeli peptydy miedziowe miałyby być dezaktywowane w środowisku kwasowym, to my, słuchajcie, mówimy tak naprawdę, gdybyśmy zrobiły sobie takie doświadczenie chemiczne, że wiecie, mamy tutaj kwas, tu mamy peptyd miedziowy i wtedy rzeczywiście on się dezaktywuje. Ale słuchajcie, nasze pH skóry jest na poziomie 5, 5,5. Nawet jeżeli nałożycie sobie serum z kwasem askorbinowym, a później nałożycie na to na przykład serum, czy jakiś krem, po prostu jakiś preparat z peptydem miedziowym, to wierzcie mi, że on i tak będzie miał szansę zadziałać, bo ten kwas askorbinowy w preparacie uprzednio zastosowanym, on nie obniży Wam pH skóry nie wiadomo ile. pH skóry wtedy jest obniżone o 0,01. To są, słuchajcie, takie ułamki, że to naprawdę w żaden sposób nie zaszkodzi stosowaniu, czy to będzie peptyd miedziowy, czy to będą właśnie sygnałowe peptydy, absolutnie nic z tych rzeczy. Słuchajcie, czy właśnie będą to neuroprzekaźniki? Nie, naprawdę dziewczyny, tu się nie obawiajcie, nic takiego się nie zdarzy.
Czy mogę użyć kremu SVR Sebia Clear SPF 50 po serum Basic Lab z 10% witaminą C, ten żywo-różowy? To zaznaczę, że tam mamy w postaci estru, jest to witamina C w stabilnej formule rozpuszczalna w wodzie i mamy tam jeszcze kwas ferulowy. Co prawda tam, o ile dobrze pamiętam, mamy pH 3,4. I jeszcze tutaj właśnie jest pytanko, właśnie jest taka jakby obawa, bo w tym kremie jest niacynamid, a nie można go łączyć właśnie z witaminą C. Więc ta witamina C w stabilnej formule plus ten niacynamid w SVR, w kremie SVR, jak najbardziej śmiało można połączyć, tylko proszę tutaj poczekać rzeczywiście, żeby to serum się ładnie wchłonęło. Ale tutaj jedno zaznaczenie, jeżeli, bo może być tak, to serum potrafi lekko mrowić i jeżeli wystąpiłaby jakaś taka nadwrażliwość skóry, to znaczy zwyczajnie w świecie, że skóra nie będzie tolerowała połączenia tych dwóch kosmetyków, bo teoretycznie można je połączyć, ale jeżeli skóra będzie mocno wrażliwa, mocno skłonna do rumienia, to zwyczajnie w świecie wtedy to połączenie nie będzie do końca odpowiednie. Takie serum można wtedy przenieść na przykład na wieczór. Dlaczego nie zapodać antyoksydacji wieczorem? To też będzie dobry pomysł. Czy sauna infrared, czyli promieniowanie podczerwone, ma negatywny wpływ na skórę z przebarwieniami? To znaczy, czy korzystając z takiej sauny, trzeba nakładać SPF na twarz? Jeżeli mamy skórę z przebarwieniami, to w ogóle nikomu nie polecę sauny właśnie infrared, dlatego że słuchajcie, światło podczerwone tak może uwrażliwiać jeszcze bardziej skórę skłonną do przebarwień. To znaczy, pamiętajcie, światło podczerwone przede wszystkim jego zadaniem jest tak, działanie silne przeciwbólowe, ale wywoływanie przekrwienia tkanek. Więc jeżeli dochodzi do, i oczywiście do rozszerzenia naczyń tutaj dochodzi silnego. Jak dochodzi do silnego rozszerzenia naczyń, to co sobie przed chwilką mówiłyśmy o przebarwieniach na komponencie naczyniowej. Też może się pojawić taka ewentualność. Więc jeżeli mamy skłonność do przebarwień, to niestety, ale takiego rozwiązania nie polecę. A stosowanie, pójście na saunę z filtrami przeciwsłonecznymi nie jest zbyt dobrym pomysłem, dlatego że jeżeli dojdzie do przekrwienia skóry, do rozszerzenia naczyń, to nie wiadomo, jak taka skóra w połączeniu z filtrami się zachowa. Pamiętajcie, że filtry chemiczne szczególnie, one przekształcają się w energię cieplną i tutaj może dojść do bardzo silnego ukrwienia. Poza tym filtry w takim środowisku mogą stać się niestabilne. Jakkolwiek mamy też działanie przy okazji tego światła widzialnego, przy okazji działania promieni UV, też mamy oczywiście działanie IR, czyli właśnie tego światła podczerwonego, to jednak tutaj dawka w takiej saunie jest niewspółmiernie większa. Więc nie wiadomo, jak taka skóra się zachowa. Więc ogólnie w tym momencie korzystanie z takiej sauny nie jest dobrym pomysłem. 15 już pytanko dzisiaj. Jeżeli kiedyś, około 4 lata temu, dostałam antybiotyk Unidox na trądzik, brałam 3 miesiące i problem zniknął. Natomiast rzecz jasna powrócił z czasem. Grudki, kroski, zaskórniki zamknięte na żuchwie, plus okolica ust, teleangiektazje również posiadam w tych okolicach. Można stwierdzić, że przyczyną mojego problemu są bakterie. Czy robić badania hormonalne, źle znoszę pobieranie krwi, a może to być kwestia teleangiektazji właśnie i zamknąć je laserem Cutera i poczekać na rezultaty. Absolutnie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, że będzie to trądzik hormonalny. Ja już wspominałam tu przy okazji w ogóle trądziku, że słuchajcie, jest to proces złożony. Poza tym w najnowszych doniesieniach jest, że nie hormony są główną przyczyną, i też nie bakterie beztlenowe, a mikrozaskórniki, które powstają pod wpływem nadmiernej pracy gruczołów łojowych. Więc to jest jakby główna podstawa trądziku. I absolutnie nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, że jeżeli antybiotyk zadziałał, a teraz to powróciło, antybiotyk zadziała, tak. To też tłumaczyłam przy okazji trądziku. Ja jestem absolutną przeciwniczką antybiotyków. To jest, wydawałoby się, proste, ale niestety nieskuteczne rozwiązanie. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Im dalej w las idziemy, im dłuższe leczenie, tym nawroty będą coraz częstsze, a leczenie będzie dawało coraz krótsze rezultaty. W związku z tym tu proponuję zastosować się do moich zaleceń, one są bardzo złożone i no niestety zachęcam też do zrobienia badań hormonalnych, żebyśmy zobaczyły, czy tam coś się nie dzieje na tym podłożu, bo jeżeli będziemy miały podłoże hormonalne i rozumiem, że ktoś tutaj się boi, znosi źle pobieranie krwi, ale trudno, dla naszego dobra warto zagryźć zęby i na takie badanie się wybrać,
No bo może się okazać, że jest podstawa hormonalna i wtedy rzeczywiście trzeba będzie tutaj te hormony zwyczajnie w świecie wyrównać, bo nawet jeżeli odpowiednia pielęgnacja, odpowiednie postępowanie z tą skórą przyniesie efekty, no to niestety, jeżeli nie będą hormony wyrównane, to problem może za jakiś czas zwyczajnie w świecie wrócić. I kolejne pytanie. Kategoria wiekowa 60 lat. Pojawiło się wypadanie brwi i rzęs, być może z powodu stresu. Sprawdzone produkty to serum do brwi i rzęs nie pomagają, odżywka keratynowa również nie. Czy mogłaby Pani coś polecić? To przede wszystkim zrobiłabym tutaj badanie w kierunku nużycy, bo może się okazać, że skórę zaatakował nużeniec, to jest pasożyt skóry, który właśnie powoduje wypadanie brwi i rzęs, więc w celu eliminacji bądź potwierdzenia musimy takie badanie wykonać. Są to ze skrobiny z naskórka i właśnie z okolic brwi i rzęs. Pobiera się nawet kilka brwi, kilka rzęs do badań. Mówiłam o tym badaniu w filmie o trąciku różowatym. To badanie wykonuje się w ten sposób, że idziemy z czystą, umytą buzią, najlepiej rano, tak naprawdę, dlatego że rano, zaraz po obudzeniu się, gdy umyjemy skórę i nie nakładamy na nią nic, nawet toniku, niestety. Wiem, że wtedy ta skóra jest mocno ściągnięta i może być uwrażliwiona, ale trudno. Wtedy wybieramy się na takie badanie. Skóra musi być zupełnie sucha, pozbawiona jakichkolwiek preparatów pielęgnacyjnych. A to rano, dlatego że w nocy sobie najbardziej bym powiedziała, uaktywnia się nużeniec i jeżeli miałby się on gdzieś tam znaleźć, no to będzie najłatwiej go znaleźć właśnie w godzinach porannych. Więc warto tutaj zwrócić uwagę na to, czy nie będzie to właśnie nużeniec. A jeżeli faktycznie te brwi i rzęsy wypadły z powodu stresu, no to tutaj bym poleciła przede wszystkim suplementację cynkiem. Bo nie tylko sama odżywka pomoże, a dodatkowo odżywkę na porost z bimatoprostem. Czyli to jest substancja, która była nawet podawana osobom po chemioterapii. I najprostszym z preparatów, który przychodzi mi do głowy, jest Long for Lashes marki Oceanic, bądź Revitalash, no tutaj znacznie droższy, ale w moim mniemaniu przynoszący szybsze efekty. Aczkolwiek Long for Lashes, że tak powiem, też daje radę. I to jest odżywka zarówno na brwi i na rzęs. Kolejne pytanie. Czy na starzejącą się skórę szyi dobry będzie laser refrakcyjny, czy jest coś skuteczniejszego? Jedni twierdzą, że laser ok, inni nie, więc co? I znowu, słuchajcie, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo taką skórę należy zobaczyć. Skóra szyi skórze szyi nierówna, więc jeżeli będzie to skóra na przykład, która jest bardzo płytko unaczyniona, no to w tym momencie laser refrakcyjny nie będzie dobrym rozwiązaniem, bo ta skóra będzie jeszcze bardziej uwrażliwiona, pojawi się rumień. Może się okazać, że będzie bardziej pomocna radiofrekwencja bądź radiofrekwencja mikroigłowa, bądź zabieg termasz, gdzie mamy podgrzewanie włókien kolagenu i elastyny, bądź ewentualnie masaże Cobido, które w naturalny sposób będą przepracowywały tę skórę, bo pamiętajmy, że na wygląd szyi bardzo wpływają mięśnie, więc tutaj w tym wypadku nie będzie to tylko działanie na skórę, ale również na mięśnie. Także mówię, tych rozwiązań jest bardzo dużo i nie widząc danej skóry, nie jestem w stanie odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Tu warto by było zasięgnąć opinii fachowca, który miałby się po prostu tym obszarem zająć. Mam pytanie odnośnie kwasu salicylowego. Miałam 20 lat temu alergię na kwas salicylowy stosowany doustnie. Aspiryna, polopiryna. Puchła mi twarz, oczy. Od tamtego czasu omijam go szerokim łukiem, więc nie potrafię powiedzieć, czy może alergia minęła z wiekiem, czy jest nadal. Chciałabym stosować kwas salicylowy na skórę twarzy w celu pozbycia się zaskórników i zmniejszenia porów. Czy to ten kwas wywołuje reakcję alergiczną po zastosowaniu doustnym? Czy to, że kwas wywołuje reakcję alergiczną po zastosowaniu doustnym, oznacza, że położony na skórę również spowoduje ostry odczyn alergiczny? Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie jest tutaj nietolerancja na salicylany. Możemy sobie zrobić taki teścik, jedząc truskawki bądź jedząc inne właśnie takie małe jagodowe owoce, które właśnie salicylany zawierają. Ale w tym momencie, jeżeli taka reakcja właśnie następowała, gdzie było już nawet puchnięcie, to nie jest to dobry pomysł. Poza tym kwas salicylowy nie jest jedynym rozwiązaniem na zaskórniki, bo na zaskórniki doskonałym rozwiązaniem będzie też retinol, kwas szikimowy, czy chociażby kwas trójchloroodstowy. Więc tutaj mamy kilka innych rozwiązań. Mezoterapia mikroigłowa również będzie doskonałym rozwiązaniem, ale w takich
właśnie domowych rozwiązaniach, już powtarzam się, ale w domowych tych preparatach jak najbardziej retinol stosowany długofalowo w połączeniu właśnie z tymi wymienionymi kwasami. Jeszcze bym zapomniała, kwas pirogranowy też jest doskonały. Jak najbardziej również przyniesie to połączenie doskonałe efekty. Więc nie do końca jest tak, że tylko kwas salicylowy i nie ryzykowałabym. Jeżeli były tak silne reakcje alergiczne, to nie jest to najlepszy pomysł. Obecnie używam 3 razy w tygodniu retinol 0,5%. Pomału szykuję się na retinol 1%. Jeden raz w tygodniu kwas salicylowy 2%. Jak w taką pielęgnację wpleść mezoterapię? I teraz myślę, że chodzi chyba o mezoterapię mikroigłową, choć nawet jeżeli by chodziło tutaj o mezoterapię głęboką, to już też mówię w jaki sposób. Przede wszystkim retinol odstawiamy wtedy przed mezoterapią, tydzień przed takim zabiegiem, tydzień przed nie stosujemy. Więc jeżeli tutaj będzie retinol stosowany raz w tygodniu, aha, bo jest 3 razy w tygodniu retinol 0,5%, no to i tak, jeżeli przechodzimy na retinol 1%, to i tak czy siak ten retinol musi być zaczęty, że tak powiem, od 1 razu w tygodniu. Wtedy na nowo budujemy tolerancję. Więc mamy 1 raz w tygodniu, tydzień odstępu, możemy wtedy wykonać taki zabieg mezoterapii. W przypadku kwasu salicylowego 2%, tutaj nie ma absolutnie żadnej jakby żadnej obawy, że coś się z tą skórą stanie, bo kwas salicylowy 2% spokojnie on nie będzie tej skóry uwrażliwiał, więc nawet jeżeli będzie tutaj zastosowana mezoterapia, to spokojnie kwas salicylowy nawet może być stosowany gdzieś 2-3 dni po zabiegu. Z tym zastrzeżeniem, co było zastosowane też podczas mezoterapii, bo jeżeli będzie to mezoterapia mikroigłowa, gdzie były stosowane dodatkowo kwasy, bądź stosowany pod koniec zabiegu retinol, no to wtedy rzeczywiście odczekajmy to minimum właśnie kilka dni, żeby nie stosować żadnych takich substancji drażniących na skórę. Ale jeżeli, tak jak mówię, będzie retinol 1 raz w tygodniu stosowany, ten 1%, bo to tak czy siak ten odstęp tygodniowy będzie zachowany. Czyli mamy tak, tydzień przed mezoterapią i tydzień po mezoterapii zachowujemy odstęp. Jak długo można używać diferin? To zaznaczę Wam, kochane, że to jest adapalen, czyli retinoid trzeciej generacji. Czy można stosować go jako retinol przez dłuższy czas, co roku jako kurację jesienią i zimą? Można. Adapalen jest w ogóle takim bardzo tolerowanym dobrze przez skórę retinoidem. Jeżeli oczywiście komuś udaje się załatwić tak receptę, to pewnie, że tak. Można jak najbardziej. Adapalen bardzo często, słuchajcie, nawet daje mniejsze skutki uboczne niż retinol uwolniony, ale to nie znaczy, że każdego zachęcam do stosowania tego rodzaju rozwiązań, bo też nie każda skóra będzie to dobrze tolerowała. Natomiast adapalen daje też bardzo ładne efekty nawilżające. Więc jak najbardziej można go stosować przez dłuższy czas, jako kurację jesienno-zimową? Pewnie, że tak. To jest dosyć dobre wyjście z sytuacji, bo faktycznie diferin stosowany w okresie tym już letnio-wiosennym może być zbyt intensywny. On potrafi też początkowo mocno skórę wysuszyć, bardziej nawet niż taki retinol uwolniony. Więc wtedy warto po prostu przejść na mniejsze nieco stężenia wiosną i latem, ale o tym będę Wam jeszcze mówiła oczywiście i na wiosnę, i na lato. Będę poruszała po raz kolejny szeroko zresztą temat retinolu, w jaki sposób go właśnie stosować podczas bardziej nasłonecznionych dni. Przedostatnie pytanko. Co Pani sądzi o tak zwanym krwawym peelingu z The Ordinary? Mam skórę mieszaną z przebarwieniami po trądziku. Od 3 miesięcy stosuję retinol 0,3%. Czy krwawy peeling może być wspomagający w walce z przebarwieniami? Może być wspomagający, z tą tylko różnicą, znaczy z tym zastrzeżeniem, że przy regularnie stosowanym retinolu, jeżeli jest zbudowana tolerancja na taki retinol, wszystko świetnie. Ale pamiętajmy, że krwawy retinol ma 30% kwasów AHA i 2% kwasu salicylowego. I tutaj rzeczywiście, słuchajcie, może być niezłe wysuszenie po zastosowaniu takiego peelingu i bardzo duże podrażnienie w takiej konfiguracji z retinolem. W moim mniemaniu jest to zbyt agresywne połączenie. Jeżeli już bym miała komuś zaproponować, to tylko i wyłącznie skórom wybitnie skłonnym do przetłuszczania się, wybitnie grubym, właśnie tłustym w swojej takiej strukturze mocnym. Bo jeżeli mamy skórę, która będzie bardziej wrażliwa, skłonna do rumienia, bardziej skłonna do przesuszeń, no to słuchajcie, już w połączeniu z retinolem,
tutaj zapala mi się lampka, że dosyć duża agresja na tę skórę może nastąpić i w tym momencie dobrze tolerująca skóra retinol nagle może się zachować zupełnie inaczej, bo może powstać rumień, pieczenie, może się pojawić złuszczenie, które już dotychczas na przykład nie występowało. Ale jeżeli już tak koniecznie ktoś chce włączyć retinol, włączyć, przepraszam, krwawy peeling, no to w tym momencie spróbujmy, ale tak raz na 10 dni na początek bym spróbowała. Więc wtedy tak i nawet ten peeling bym zmywała troszeczkę szybciej niż zaznacza producent, no bo tak jak mówię, ta skóra zupełnie inaczej może się zachowywać przy retinolu. I ostatnie pytanko na dziś. Co bardziej pogrubi skórę? Retinol czy kwas ferulowy? Czy może lepiej peptydy? Na nierówności na skórka, skórę wrażliwą, naczyniową, czy na przykład zadziała kwas pirogronowy. I słuchajcie, znowu, to nie ma jednego rozwiązania. W ogóle dobrze jest łączyć tego rodzaju substancje, oczywiście z takim rozsądkiem, bo teraz tak, retinol, jeżeli chodzi o pogrubienie skóry, to słuchajcie, jest to najlepiej zbadana substancja. I tutaj absolutnie on najładniej pogrubi skórę, z tą tylko różnicą, że trzeba długo, długo czekać na efekty. Zresztą podobnie jak w przypadku kwasu ferulowego. Słuchajcie, to też nie jest tak, że zastosujecie kwas ferulowy i już od razu wiecie. Po kilku tygodniach zobaczycie, wow, takie pogrubienie na skórka, że kapcie spadają. Retinol też potrzebuje nawet 12-24 tygodnie na pogrubienie tej skóry, a czasami nawet, jeżeli skóra jest taka, wiecie, bardzo wrażliwa i nie toleruje tego retinolu momentalnie, to musimy zmniejszać przede wszystkim stężenia retinolu. Czasami trzeba go łączyć, tak jak już mówiłam przy okazji jednego pytania, z kremem chociażby nawilżającym, żeby zmniejszać to działanie drażniące, jak najbardziej stymulować skórę retinolem, ale też no, spowalniamy wtedy jakby te efekty, musimy się z tym liczyć. Więc czasami, słuchajcie, dzieje się tak, że nawet takie efekty widzicie dopiero po pół roku, a nawet roku w kwestii pogrubienia. Ja zawsze mówię, że warto łączyć tego rodzaju rozwiązania właśnie z mezoterapią mikroigłową, z radiofrekwencją mikroigłową, ale jak najbardziej kwas ferulowy, który uwielbiam miłością absolutną, go można zastosować przy każdym rodzaju skóry, nawet słuchajcie, przy AZS-ie, tak, jak najbardziej jest to dobre rozwiązanie, to słuchajcie, wtedy takie przeplatane różne rodzaje różne substancje będą dobrym rozwiązaniem. Czy może lepiej peptydy? Jeszcze jest pytanie. Kochane moje, uzmysłowcie sobie, bo ja mam takie wrażenie, że Wy źle trochę te peptydy rozumiecie. Peptydy to są substancje naprawcze. Tu nie musimy ani zbudować tolerancji na nie. Kojarzcie, że peptydy to jest coś w rodzaju nawet ceramidów, substancji nawilżających. Wy peptydy możecie wszędzie, słuchajcie, powplatać. Naprawdę. Peptydy nie będą też dezaktywowane w środowisku z retinolem, tak? Znaczy w rozwiązaniach z retinolem nawet zastosowane tego samego dnia. Możecie na przykład na retinol nawet nałożyć krem z peptydami. Wtedy ten krem będzie działał właśnie naprawczo, łagodząco, regenerująco. Więc słuchajcie, bez obaw. Ja bym wprowadziła tutaj wszelkiego rodzaju zastosowania. I zarówno retinol, i kwas ferulowy, i peptydy. I wtedy będzie najładniejsze działanie. Natomiast w przypadku kwasu pirogronowego byłabym tu bardziej ostrożna, bo w kwestii skóry wrażliwej, naczyniowej, to kwas pirogronowy nie zawsze będzie dobrym rozwiązaniem. Ja mam cerę naczyniową i słuchajcie, no nie, no moja skóra nie do końca lubi pirogronowy, choć bardzo lubię na nim pracować, bo on ładnie przekształca się w kwas mlekowy. On hydrolizuje do kwasu mlekowego i rzeczywiście podnosi to nawilżenie skóry. No ale moja skóra tak niekoniecznie się z nim lubi, więc nie zawsze każda skóra wrażliwa, naczyniowa będzie ładnie pirogron właśnie tutaj tolerowała. Więc jak najbardziej tutaj przy takiej wrażliwej skórze retinol na początek w niewielkim stężeniu, być może najpierw w skwalanie, później, znaczy nie później, tylko jednocześnie możemy dołączyć i kwas ferulowy, i peptydy, tylko uzbroić się jeszcze raz w cierpliwość na wiele dobrych miesięcy, wprowadzić taką już pielęgnację regularnie przez lata i wtedy taka skóra, słuchajcie, Wam podziękuję. Jak sobie porównacie ze skórą swojej rówieśniczki, która tego rodzaju rozwiązań nie stosowała, no to zobaczycie po roku, czy już po kilku latach, że to będzie absolutna przepaść. Więc jak najbardziej tutaj jeszcze można wpleść właśnie z różnymi zabiegami profesjonalnymi i będzie przepięknie. I tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami, kochane. Zapraszam do kolejnych komentarzy. Łapki w górę, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia. Przysyłam całusy. Ciao, ciao.